Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd zestawów świątecznych Sephora 2023. Z racji tego, że już w tym momencie tych zestawów na stronie jest bardzo dużo, a w najbliższym czasie pojawi się pewnie jeszcze więcej, to postanowiłam, że podzielę ten film na dwie części, na dwa odcinki. W pierwszym filmie przejrzymy sobie zestawy z kategorii makijaż, powiem Wam, które zestawy są moim zdaniem najbardziej opłacalne, które mi się najbardziej podobają, a które troszeczkę mniej. Będę Wam mówiła mniej więcej, jaka jest realna wartość produktów w zestawie. A jeśli chodzi o drugi film, będzie to odcinek stricte pielęgnacyjny i przyjrzymy się bliżej zestawom świątecznym z Sephory z kategorii pielęgnacja twarzy, pielęgnacja ciała oraz pielęgnacja włosów. Także lecimy sobie z tematem, zaczynamy od marki Rare Beauty. Tutaj mamy na razie dwa zestawy. Pierwszy zestaw to mini róż w płynie oraz pełnowymiarowy balsam do ust z kolorem. Oczywiście zdjęcia będą Wam się wyświetlały tutaj. Cena zestawu 159 zł. Myślę, że fajnie, że mamy tutaj mini róż, no bo jest on bardzo dobrze napigmentowany, jest mega wydajny, także duża pojemność, starczy naprawdę na wieki wieków. Jeżeli ktoś chce ten róż przetestować i podoba mu się kolor, no to myślę, że ten zestaw jest wart uwagi. Niestety w tym momencie jest on wyprzedany, ale możliwe, że zestawy, które są wyprzedane, jeszcze na stronę wrócą. W drugim zestawie mamy trzy produkty, z czego dwa produkty są pełnowymiarowe. Mamy tutaj róż w płynie oraz rozświetlacz. Mamy też mgiełkę, jest to pojemność travel size. Jeśli chodzi o cenę, jest to 235 zł. Mgiełka kosztuje 85, róż 125, a rozświetlacz 155. Także pod kątem ceny zestaw jest bardzo opłacalny. Co do kolorystyki, róż i rozświetlacz wyglądają na odcienie uniwersalne. Mgiełkę bardzo lubię, także gdybym ten zestaw kupiła, no to myślę, że wszystkich produktów bym używała. Jeżeli chcielibyście przetestować kosmetyki Rare Beauty, jeżeli chcielibyście poznać markę, no to myślę, że jest to ciekawa opcja. Dalej marka Huda Beauty i w tym momencie mamy tylko dwa zestawy, ale mam nadzieję, że jeszcze się coś pojawi. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku zestawów Hudy chyba było troszkę więcej. Mamy zestawy z paletką dziewiątką oraz mini tuszem. Są to paletki z kolekcji mat, czyli w 100% matowe. Mamy wersję ciepłą oraz chłodną. I do zestawu dołączona jest jeszcze maskara Legit Lashes w pojemności Travel Size, czyli maskara, która ma dwie szczoteczki. Co do tuszu, bardzo go lubię, przeszłam przez dwa opakowania i jeżeli byłby na jakiejś turbo wyprzedaży, to myślę, że jeszcze bym po niego sięgnęła, także z tuszu byłabym zadowolona. Jeśli chodzi o paletki, to one zbierały średnie recenzje, nie wszyscy byli zadowoleni. Paletka kosztuje 165 zł, tuż 85, więc cenowo się to opłaca, ale te zestawy mnie nie porwały i myślę, że się na nie nie skuszę. Przechodzimy sobie do marki Rare Beauty. Zanim zaczęłam nagrywać ten film, to weszłam sobie na stronę Sephory i zobaczyłam, że wypuścili oni swoje zestawy. W pierwszym zestawie znajdziemy trzy mini błyszczyki w tubce, cena to 125 zł. Mamy jeden błyszczyk transparentny oraz dwa drobinkowe. Dalej mamy zestaw z dwoma pełnowymiarowymi produktami, rozświetlacz w odcieniu takim lekko fioletowym oraz kremowy róż. Cena zestawu to 169 zł, więc oczywiście się opłaca. Sam róż kosztuje koło stówki, rozświetlacz pewnie ponad stówkę, także cenowo wychodzi ok. W trzecim zestawie znajdziemy metaliczny cień w słoiczku, jest to cień limitowany, który nie jest dostępny w stałej sprzedaży. Do tego mamy czarny eyeliner oraz metaliczną srebrną kredkę. Wszystkie produkty są pełnowymiarowe, cena to 199 zł. Ostatni zestaw to pełnowymiarowy czarny eyeliner oraz mini maskara, cena zestawu 109 zł. Myślę, że te zestawy są fajnie skomponowane i jest coś do makijażu oczu, jest coś do makijażu ust. Cenowo też wychodzi ok. Także myślę, że dla osób, które chcą poznać markę Rare Beauty, które chcą coś przetestować, albo dla osób, które lubią tą markę i chcą po prostu uzupełnić zapasy, te zestawy są fajną opcją. Lecimy sobie z zestawami od marki Tarte. Tutaj mamy tego naprawdę mnóstwo i zestawy są bardzo ciekawe. Zacznę od zestawu, który kupiłam, będąc ostatnio na zakupach w Sephorze. Jest to zestaw czterech pełnowymiarowych produktów do ust. Nazywa się Best of Maracuja Juicy Lips. Mamy tutaj klasyk, czyli Maracuja Juicy Lip. Mamy też Maracuja Juicy Lip Cream, czyli pomadkę. Maracuja Juicy Shift, czyli produkt nabłyszczający z kolorem. Oraz Maracuja Juicy Lip Plump, czyli produkt delikatnie powiększający usta. Cena tego zestawu to 189 zł, cena regularna każdego z produktów to 119 zł, także wartość tych czterech pomadek to 476 zł. Wersja powiększająca Lip Plump, którą mam dzisiaj na ustach, jest w kolorze Rosy Copper, jest to wykończenie błyszczące z drobinkami. Słocza macie tutaj. Bardzo mi się podoba ten odcień, jest on taki delikatnie miedziany, lekko też różowy, no i do tego mamy troszkę złotych drobinek.
Moim zdaniem ten produkt jest najmniej uniwersalny z całego zestawu, dlatego że po pierwsze ma dużo złotych drobin. One są co prawda malutkie i mocno się nie wybijają, ale jednak jest to efekt drobinkowy, a wiem, że nie wszyscy taki efekt lubią. Druga sprawa, jest to produkt delikatnie chłodzący, mrowiący, także ja osobiście będę go używać, bardzo mi się podoba, ale myślę, że nie jest to kosmetyk dla wszystkich. Trzy pozostałe produkty są w odcieniu Fig. Myślę, że ten odcień będzie bardzo uniwersalny. Jest taki troszkę jesienny, lekko rudawy. Bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o swatcha, zrobiłam go produktem Maracuja Juicy Shift, czyli takim nabłyszczaczem z kolorem. Ale mamy w zestawie również pomadkę. Jest to Maracuja Lip Cream i wygląda ona tak. Jest to pomadka kremowa. I mamy jeszcze klasyk, czyli Maracuja Juicy Lip. I wygląda to tak. Także moim zdaniem zestaw jest mega. Jest on jednym z bardziej opłacalnych zestawów do ust dostępnych w Sephorze. Pomadka kosztuje w cenie regularnej 119 zł, a w zestawie wychodzi za 45. Także jest to super okazja, żeby te produkty przetestować. Dalej mamy zestaw czterech miniaturek, trzy pojemności travel size oraz produkt zrobiony pod ten zestaw, bo nie jest on dostępny w stałej sprzedaży. Mamy tutaj dwa korektory, klasyczny Shape Tape oraz Shape Tape Glow. Do tego mamy róż w płynie w pojemności 5,5 ml oraz maskarę w pojemności travel size. Zestaw jest bardzo opłacalny, bo kosztuje 129 zł i myślę, że jest to super cena. Możemy sobie przetestować korektory, możemy przetestować róż, mamy też maskarę, myślę, że maskara zawsze się przyda. Sama się nad tym zestawem zastanawiam. Kolejny zestaw to dwie pomadki, są to pomadki mini, Maracuja Juicy Lip oraz Maracuja Juicy Lip Plump. Kosztuje on 95 zł. Biorąc pod uwagę cenę zestawu, za który płacimy 189 zł i mamy 4 pełnowymiarowe pomadki, no to ten mini zestaw średnio się opłaca. Ale z drugiej strony fajnie, że taki zestaw jest, bo myślę, że będą osoby, którym niepotrzebne są 4 różne pomadki w dużej wersji, tylko wolą sobie kupić dwie pomadki mini na przetestowanie i dla nich jest to fajna opcja. Lecimy sobie z kolejnym zestawem, mamy tutaj paletkę, tusz oraz mini pomadkę. Zestaw kosztuje 145 zł. W palecie mamy 3 maty i 3 błyski, są to odcienie bardzo dzienne, podstawowe. Mamy brązy, beż oraz bardzo ładne, takie lekko brzoskwiniowe, lekko różowe, błyszczące cienie. Jeśli chodzi o cenę regularną tej palety, jest to 119 zł. Dodatkowo dostajemy mini pomadkę i mini tusz, także myślę, że zestaw również jest fajny. Lecimy z kolejnym zestawem, tutaj mamy coś bardzo opłacalnego. 3 pełnowymiarowe tusze oraz pełnowymiarowy eyeliner. Cena zestawu to 189 zł. Jeśli chodzi o ceny poszczególnych produktów, tusze kosztują 149 zł każdy, eyeliner 139, także płacimy 189, a wartość zestawu to aż 586. Myślę, że gdybym nie miała tylu tuszy, nie miałabym takiego zapasu, no to możliwe, żebym się na ten zestaw zdecydowała. Jeżeli ktoś lubi tusze marki Tarte, albo jeżeli chce sobie przetestować droższe tusze w dobrej cenie, no to myślę, że ten zestaw będzie na pewno fajnym wyborem. Dalej zestaw czterech paletek, trzy paletki szóstki do makijażu oczu oraz jedna paletka trójka do makijażu twarzy. Cena zestawu 259 zł, wartość każdej z paletek około 119 zł. Także cenowo wychodzi bardzo fajnie, bardzo się to opłaca. Jeśli chodzi o kolorystykę tych palet, myślę, że jest ok, ale mam wrażenie, że dwie z trzech są bardzo do siebie podobne. Moim zdaniem paletki do oczu mogłyby być troszkę bardziej zróżnicowane, bo mamy jedną paletę ciepłą, taką miedziano-brązową i dwie paletki idące w róż, w burgund. Fajnie by było, gdyby jedna z tych paletek była taka stricte brązowa albo może delikatnie kolorowa z jakimś kolorowym twistem. A tak, dwie z trzech paletek w zestawie są kolorystycznie bardzo do siebie zbliżone. Jeśli chodzi o paletkę do twarzy, wygląda fajnie, wygląda ok, no ale ta kolorystyka palet do oczu nie do końca mi leży, także ja ten zestaw najprawdopodobniej odpuszczę. Dalej mamy zestaw trzech palet do makijażu twarzy. Są to palety z bronzerem, różem i rozświetlaczem. Powiem Wam, że nie wiem, co autor miał na myśli, nie wiem, komu potrzebne są trzy palety do twarzy. Druga sprawa, mam wrażenie, że one się od siebie jakoś bardzo mocno nie różnią. Na zdjęciach te paletki wyglądają bardzo podobnie, zwłaszcza rozświetlacze. Najbardziej różnią się od siebie róże, ale ogólnie zamysł zestawu trzech palet do twarzy no jakoś nie do końca do mnie przemawia. I myślę, że na ten zestaw bym się nie skusiła, chyba żebym się z kimś zrzuciła, może na trzy osoby. Wtedy miałoby to ręce i nogi. Dalej mamy zestaw z paletką, jest to paletka dziewiątka plus jakiś większy produkt. Wydaje mi się, że jest to róż.
Do tego mamy pełnowymiarową pomadkę oraz pełnowymiarową konturówkę. Zestaw kosztuje 189 zł. Myślę, że jest fajny. Kolorystyka jest taka bardzo jesienna, burgundowa, ciemna. Myślę, że gdybym chciała się skusić na jeszcze jeden zestaw od marki Tarte, to wybierałabym właśnie pomiędzy tym zestawem, a zestawem z mini korektorami, mini różem oraz tuszem. Także ten zestaw jak dla mnie spoko. No i mamy jeszcze jeden zestaw. Mamy tutaj pełnowymiarowy korektor Shape Tape oraz pełnowymiarową pomadkę. Cena tego zestawu to 145 zł, także jest to tak naprawdę cena korektora, a pomadkę mamy gratis. Jeżeli lubicie korektor Shape Tape albo jeżeli mieliście ochotę go przetestować, to myślę, że ten zestaw jest bardzo fajny, bardzo opłacalny. Przechodzimy sobie do zestawów Charlotte Tilbury, tutaj również się dużo dzieje. Zaczniemy od zestawu, który sama chciałam zamówić, ale niestety w tym momencie jest wyprzedany. Jest to zestaw Superstar Glow Kit, mamy rozświetlacz oraz róż rozświetlający. Pojemności 5 ml każdy, cena to 139 zł. Moim zdaniem jest to świetny zestaw, żeby przetestować sobie różdżki od Charlotte w fajnej cenie, bo wychodzi 70 zł za produkt. 5 ml jest to spora pojemność jak na tego typu kosmetyk. Pamiętam, że w zeszłym roku był podobny zestaw, również się szybko wyprzedał i również go nie kupiłam. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawi, że będę miała okazję go upolować. Kolejny zestaw to 4 produkty travel size. Mamy tutaj 3 produkty do ust, pomadkę, kredkę i błyszczyk oraz mamy rozświetlacz. Cena to 269 zł. Myślę, że całkiem ok. Oczywiście fajnie by było upolować na jakiejś promocji, na przykład na Black Friday, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy czekać do Black Friday. Boję się troszkę, że najlepsze zestawy będą bardzo szybko wyprzedane. Na ten moment już kilka zestawów jest wyprzedanych. Także będę się na dniach zastanawiać. Myślę, że jeżeli coś bardzo, bardzo mi się spodoba, no to po prostu zamówię już teraz. Kolejny zestaw to dwie mgiełki Eyebrush Flawless Setting Spray, pojemność 34 ml, czyli travel size. Pojedyncza mgiełka kosztuje chyba 80 czy 90, a zestaw kosztuje 149, także wychodzi to troszeczkę taniej. Dalej zestaw trzech mini błyszczyków, pojemność 2,6 ml, cena 145 zł, także wychodzi około 50 zł za błyszczyk. Myślę, że nie jest to jakiś genialny, wybitny zestaw. Mamy jeszcze zestaw z paletką, jest to paletka czwórka i do tego mamy kredkę dwustronną z kolorem chyba czarnym i takim lekko połyskującym, błyszczącym miód. Cena tego zestawu to 279 zł, paleta kosztuje około 260, także tak naprawdę tą kredkę mamy gratis. Jeżeli ktoś chciał kupić sobie paletkę, no to myślę, że ten zestaw jest spoko, ale ja raczej odpuszczę. Nie przepadam za paletkami, które mają w większości błyski, a z tego co widzę w tej palecie mamy 3 błyski, 1 mat, także nie są to moje klimaty. I mamy jeszcze jeden zestaw, mamy tutaj 5 produktów, konturówkę, pomadkę, tusz do rzęs, kredkę do oczu oraz matowy róż w płynie. Myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę poznać markę Charlotte, przetestować te produkty, no to naprawdę się opłaca, cena zestawu 275 zł. Produkty są w pojemności travel size. Dalej zestaw od marki NARS, jest to zestaw 3 róży w płynie, mam go w koszyku i cały czas się zastanawiam, bo szczerze mówiąc kusi mnie, żeby te produkty przetestować, a myślę, że taki zestaw to jest mega okazja, no bo nie musimy sobie kupować jednego pełnowymiarowego różu za około 180 zł, tylko możemy sobie kupić taki zestaw i przetestować 3 różne róże, 3 kolory. Każdy produkt ma pojemność 3,2 ml, cena zestawu to 235 zł. Na markę NARS wchodzą wszystkie rabaty, wszystkie kody, także spokojnie można ten zestaw upolować ze zniżką i wtedy myślę, że jeszcze bardziej się opłaca. Także jak mówiłam, bardzo mocno się nad tym zestawem zastanawiam. Myślę, że ostatecznie się skuszę, no bo wychodzi z jakimś tam rabatem około 60 zł za róż. Pojemność też jest całkiem ok, bo takie produkty zazwyczaj są bardzo wydajne. Także jak kupię ten zestaw, to na pewno go na kanale przetestujemy. Lecimy sobie z zestawami Fenty Beauty. Zaczynamy od zestawu, który jakiś czas temu zamówiłam na stronie Sephory. Jest to zestaw 2 pełnowymiarowych tuszy. Tusz normalnie kosztuje 99 zł. Zestaw kosztuje 125, także myślę, że jest bardzo opłacalny. Opakowanie wygląda tak. Pojemność każdego z tuszy to 10 ml. Wychodzi około 62-3 zł za tusz. Także fajna sprawa, żeby sobie te tusze przetestować. Myślę, że w przyszłym tygodniu nagram test droższych kosmetyków i w tym filmie sobie ten tusz sprawdzimy. Kolejny zestaw to 10 pełnowymiarowych błyszczyków, kosztuje on 699 zł, w tym momencie jest wyprzedany. Z jednej strony ten zestaw jest ogromny i po co jednej osobie 10 błyszczyków, ale z drugiej strony myślę, że dzieląc ten zestaw na kilka osób naprawdę się opłaca.
no bo za jeden błyszczyk wychodzi 69 zł. Dalej mamy zestaw trzech błyszczyków, również są to produkty pełnowymiarowe, cena 185 zł. Mamy też zestaw baza plus puder, baza jest w pojemności travel size, puder jest pełnowymiarowy, cena tego zestawu to również 185 zł. Dalej mamy zestaw pomadka plus etui, jest to etui limitowane, cena zestawu 155 zł. I mamy jeszcze limitowany błyszczyk Gloss Bomb Crystal, cena 119 zł. Także myślę, że zestawy z Fenty są bardzo fajne, są opłacalne. Pojawiły się również zestawy pielęgnacyjne Fenty Skin, z tego co kojarzę na razie wyszły 3, ale możliwe, że jeszcze się coś pojawi. Te zestawy będziemy omawiać w odcinku pielęgnacyjnym. Od marki Ilia pojawił się jeden zestaw, mamy w tym zestawie maskę do ust, tusz do rzęs, Multi Stick, czyli produkt kremowy do policzków i ust oraz cień w płynie, cena 219 zł, są to produkty travel size. Lecimy z zestawami Anastasia Beverly Hills, zaczynamy od zestawu pomadka plus konturówka, jest on dostępny w trzech wersjach. Z tego co się doczytałam, konturówka ma być w formacie mini, pomadka ma być pełnowymiarowa. Ceny wahają się od 125 do 149 zł w zależności od tego jaki odcień wybierzemy. No i jeśli chodzi o te zestawy, są fajne, myślę, że na jakiś się skuszę, ale poczekam na promkę. Dalej mamy zestaw 8 mini konturówek. Ja ten zestaw widziałam gdzieś tam w zapowiedziach. Czekałam aż na stronie Sephory się pojawi, ale jak się pojawił i weszłam, chciałam go kupić, to okazało się, że już jest wyprzedany. Kosztuje on 235 zł, a mamy aż 8 odcieni konturówek. Także myślę, że jest to super opcja, żeby przetestować konturówki Anastazji. Ja je testowałam, mam dwa kolory i świetnie mi się sprawdzają, także liczę, że ten zestaw jeszcze wróci. Kolejny zestaw to dwa kremowe błyszczyki, są to produkty pełnowymiarowe, cena to 129 zł, także wychodzi około 65 zł za produkt. Myślę, że w tej cenie nie ma opcji, żeby kupić błyszczyk czy pomadkę Anastazji, także również jest to dobry deal. Dalej mamy zestaw czterech pomadek, wydaje mi się, że są to pomadki pełnowymiarowe i jest on przepięknie zapakowany, także jest to super opcja na prezent dla jakiejś pomadkomaniaczki. Cena 239 zł, także myślę, że całkiem ok. No i pamiętajmy, że na Anastazję wchodzą wszystkie rabaty. Mamy też zestaw do brwi, w skład zestawu wchodzi cień Duo, jest to produkt pełnowymiarowy. Dalej mini żel do brwi, penseta, pędzelek ze spiralką oraz szablony. Cena 279 zł. Ostatni zestaw jest moim zdaniem najbardziej opłacalny, bardzo mnie kusi. Jest to zestaw z pełnowymiarową paletką Rose Metals. Sama paletka kosztuje 285 zł. Mamy do tego pełnowymiarowy tusz do rzęs, jego cena to 139 zł. I mamy pełnowymiarowy żel do brwi, cena 159 zł. A zestaw kosztuje 325. Odejmując od tego na przykład 20%, bo bardzo często takie zniżki na stronie Sephory wchodzą, ten zestaw wychodzi za 260 zł, czyli za 3 pełnowymiarowe produkty płacimy mniej niż za samą paletę. Jeśli chodzi o tą paletę, zdania na jej temat były podzielone. Ona na zdjęciu również nie za bardzo mi się podoba, ale powiem Wam, że jak byłam ostatnio stacjonarnie w Sephorze i te cienie zeswatchowałam, to te kolory są naprawdę ładne. Także nad tym zestawem się bardzo mocno zastanawiam. Gdybym nie zeswatchowała tych cieni, to myślę, że bym go odpuściła, ale po zeswatchowaniu paletka mi się spodobała, więc myślę, że jak będzie jakaś większa zniżka, to się zdecyduję. Jakby co, ten zestaw jest również dostępny w Douglasie i chyba jest nawet troszkę taniej. Dalej marka Estée Lauder, mają oni głównie zestawy pielęgnacyjne, ale co roku pojawia się również zestaw pielęgnacyjno-makijażowy, tak zwany blockbuster w kuferku. I w tym roku również taki zestaw się pojawił, kosztuje on 679 zł. Mamy 7 pełnowymiarowych produktów plus 5 produktów travel size. Mogę Wam zdradzić, że ten zestaw zamówiłam, kupiłam go ze zniżką minus 20%, także jak tylko do mnie przyjdzie, to nagram dla Was jego open box. Dodatkowo do tego rabatu wchodziły jeszcze kody na gratisy, także naprawdę bardzo się opłacało. Nie mogę się doczekać, aż do mnie przyjdzie, otworzymy go i policzymy, jaka jest realna wartość kosmetyków. Na koniec marka Benefit i tutaj jak co roku jest mnóstwo zestawów. Są zestawy makijażowe, makijażowo-pielęgnacyjne oraz jeden zestaw pielęgnacyjny. Postanowiłam, że w odcinku z zestawami pielęgnacyjnymi nie będziemy już wracać do marki Benefit, także dzisiaj pokażę Wam również jeden zestaw pielęgnacyjny i zobaczymy, jak to wychodzi cenowo, czy ten zestaw się opłaca, czy jest fajny. Ale zaczniemy oczywiście od zestawów makijażowych. Mamy zestaw trzech dużych tuszy plus dodatkowo jeden tusz w pojemności travel size. Cena zestawu to 299 zł, realna wartość produktów to 499 zł, także jak widzicie, mamy tutaj dosyć dużą przebitkę. Myślę, że jeżeli ktoś lubi tusze marki Benefit albo jeżeli chciał przetestować,
to jest to fajna opcja. Pamiętajmy, że marka Benefit wchodzi na wszystkie rabaty w Sephorze. Kolejny zestaw to duża baza The Professional, duża kredka do brwi, mały tusz oraz mały bronzer. Cena 299 zł, myślę, że zestaw jest ok. Biorąc pod uwagę zniżkę na przykład minus 20%, zestaw wychodzi za 240, sama baza kosztuje 199, także zestaw jest bardzo opłacalny. Kolejny zestaw to mała baza, jest to pojemność travel size plus mini spray, pojemność 30 ml, cena 115 zł. Myślę, że jest to fajna opcja, żeby te produkty przetestować, ale żeby nie kupować pełnowymiarowych kosmetyków. Obydwa produkty testowałam, bardzo lubię, także jakby co, gorąco polecam. Kolejny zestaw to pełnowymiarowy tusz do rzęs, pełnowymiarowy róż w odcieniu pom-pom oraz mała baza, jest to pojemność travel size. Zestaw kosztuje 245 zł. No i ponownie myślę, że ten zestaw jest fajny, jest opłacalny. Co roku zestawy Benefit moim zdaniem są jednymi z lepszych, jednymi z bardziej opłacalnych, tym bardziej, że wchodzą na nie wszystkie zniżki. Kolejny zestaw to 3 produkty pełnowymiarowe, tusz do rzęs Roller Lash, spray utrwalający The Professional oraz brow setter, czyli żel do brwi i do tego mini maseczka. Cena 329 zł, także dosyć sporo, jest to jeden z droższych zestawów, ale ze zniżką na przykład 20% wychodzi już 66 zł taniej i wtedy naprawdę bardzo mocno się opłaca. Na koniec zestaw pielęgnacyjny, nad którym szczerze mówiąc sama się zastanawiam. Jest on dosyć drogi, ale jest bardzo wartościowy. No i jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę zniżkę minus 20%, no to wychodzi on 118 zł taniej. Jest to zestaw z pełnowymiarową bazą The Professional, cena bazy 199 zł. Mamy pełnowymiarową piankę do mycia twarzy, cena 139 zł. Pełnowymiarowy tonik, 179 zł. Maseczkę z glinką, jej cena 185 zł. Lekki krem do twarzy, cena 199 zł. Mamy jeszcze aplikator, jest on chyba dedykowany do nakładania czy do zmywania maseczek. Jego cena to 105 zł i mamy próbkę maski 2,5 g. Oczywiście maski pod kątem ceny, pod kątem wartości nie będę liczyć. Zestaw kosztuje 589 zł, z przykładową zniżką minus 20% wychodzi 470, a jego wartość to aż 1006 zł. Także moim zdaniem bardzo się opłaca, jest to najbardziej opłacalny zestaw marki Benefit. Mam z tej serii piankę do mycia twarzy i super mi się sprawdza. Dlatego też chciałabym przetestować inne produkty i bardzo możliwe, że na ten zestaw się skuszę. Jeśli chodzi o ten film, o przegląd zestawów świątecznych Sephora 2023 z kategorii makijaż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, które zestawy Wam się spodobały, które Waszym zdaniem są najbardziej opłacalne. Może już jakieś zestawy kupiliście, również dajcie info w komentarzu. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!